A ja chwilę poopowiadam o projekcie, w który chcemy wejść jako Zdrowa Gmina Lubawka. To jest system wspomagania pacjenta, o którym pani Ula opowie. A chcemy też w listopadzie tutaj razem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wejść również może nie w białe niedzielę, ale w białą sobotę i chcemy zorganizować spotkanie z lekarzem onkologiem jako pierwsze taka wyjście czy zaproszenie państwa do pogadanki w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale też serdecznie zapraszam wszystkich seniorów, wszystkich zainteresowanych, bo zdrowie na tej jesieni życia jest bardzo, bardzo ważne. Tak tytułem wstępu, pani Ulu, już mogę oddać mikrofon? Dzień dobry, witam serdecznie. Drogie panie, drodzy panowie. Chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować pani burmistrz za zaproszenie. A w ogóle znalazłam się u państwa poprzez rzecznika osób niepełnosprawnych z Kamiennej Góry, pana Janusza Jarosza, z którym wspólnie realizujemy projekt wspomagania ratownictwa pacjenta w Kamiennej Górze. Skorzystam z audiodeskrypcji, przedstawię się, nazywam się Urszula Kielar, reprezentuję Fundację Ludzi Jesieni z Obornik Śląskich, bardzo blisko Trzebnicy i Wrocławia, jeżeli dokładnie ktoś chce wiedzieć. Nasz projekt, powiem krótko, zaczął się w 2016 roku i to tak trochę zaczął się poprzez pudełka życia, poprzez to, że sama miałam wcześniej chorujących rodziców, którzy przez całe życie byli bardzo aktywni, I tak później nagle szybko odeszli. Tak nawiasem mówiąc, powiem państwu, że miałam motyle w żołądku tutaj, kiedy dzieci śpiewały. Mam też wnuczkę i po prostu ciarki mi przechodziły po plecach. Cudowna uroczystość. Powracając do tematu, to powiem tak. W 2016 roku Fundacja poprzez właśnie Pudełka Życia i poprzez taką potrzebę własną życiową wymyśliliśmy taki projekt takich bransoletek. Bransoletka silikonowa to chyba każdy z państwa zna. Czasami noszą niektórzy czerwoną, nieraz białą, nieraz niektórzy piszą grupę krwi na bransoletce. Są w tej chwili bardzo różne trendy i standard bransoletki akurat nie jest naszym pomysłem. Natomiast my jako Fundacja Ludzi Jesieni pomyśleliśmy sobie, a co jakby na przykład było tak, że gdyby mi się coś stało, a też jestem osobą, która chorowała kiedyś w życiu, no i tak naprawdę zanim przyjedzie pogotowie, zanim mi ktoś pomoże, ten cenny czas, który nam ucieka, zawsze brakuje. Zawsze jest o tą minutę za późno. I tak się złożyło, że pisząc projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, okazało się, że dostaliśmy faktycznie dofinansowanie jako projekt innowacyjny na Dolnym Śląsku i mogliśmy go spilotażować. Udało nam się pozyskać ekspertów do naszego projektu z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego i też lekarzy i specjalistów. Okazuje się, że projekt mimo swojej prostoty jest bardzo przydatny i już w 2017 roku podpisaliśmy umowę z dyspozytornią pogotowia ratunkowego w Legnicy. To jest państwa teren, ten, który państwo dzwoniąc na 112 łączycie się z Legnicą, a później ewentualnie z najbliższym waszym jednostką pogotowia. I zapytam państwa tak. Czy jest możliwość, że jeżeli znajdziecie kogoś na ulicy nieprzytomnego, albo zagubionego, albo po prostu z chorobą demencyjną, zresztą każdy od młodego ma tą chorobę, bo demencja jest chorobą wieku od momentu urodzenia do śmierci. I co gdyby pogotowie jadąc już do tej osoby takiej, która wymaga potrzeby, wymaga pomocy, już wie do kogo jedzie. Fenomen. No bo skąd pogotowie może wiedzieć, jeżeli ktoś zadzwoni, no to co może wiedzieć? No na przykład, nie wiem, pani. Znajdzie pani kogoś nieprzytomnego na ulicy, no i co wtedy? Ja już znalazłam taką osobę i pytałam, czy potrzebuje pomocy, to mi odpowiedziała, czy ja potrzebuję pomocy. Okej, ale to
moi drodzy, zdarza się, bo przecież nie możemy być nieczuli. Wystarczy czasami ten jeden, jedyny raz. W moim życiu, ucząc się w liceum medycznym, kiedyś ratowałam 140-kilowego pana. Byłam przerażona, pierwszy raz udzielałam wtedy pomocy, ale myślę, że było warto, mimo że się ze mną szarpał, mimo że chyba wtedy też nie był, że tak powiem, w stanie wskazujący, albo na pewno był. Warto pomagać, nie warto przechodzić obok tej osoby obojętnie. Ale co jest w tym projekcie bardzo dobre? My tak naprawdę dzwoniąc, bo pamiętajcie, dzwoniąc na 112, wy już pomagacie. Nie musicie, jeżeli nie czujecie się na siłach, udzielać pierwszej pomocy, bo tak naprawdę nie jest to... Obowiązek może jest moralny i potrzebny, natomiast warto pomagać, nawet właśnie dzwoniąc na 112. No i powracam do tematu. No i gdybyście zadzwonili na 112 teraz, w tej chwili, dyspozytor pyta się, tak, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy oddycha, czy nie oddycha, czy to był wypadek, czy zdarzenie. I wtedy w naszym projekcie jest ta wartość dodana, bo państwo wyrażacie na to zgodę. Ten, kto was ratuje, wiedząc o projekcie, chętnie zajrzy na dłoń, na rękę, na bransoletkę lub dyspozytor się zapyta państwa, czy ta osoba ma bransoletkę na ręku. I dzięki tej bransoletce wystarczy przeczytać ten numer, który jest widoczny. Dyspozytor go wpisze w bazę, którą posiada. Fundacja podarowała za darmo dyspozytorni właśnie taką bazę, który ma wpisane dane medyczne pacjenta. I wtedy karetka, wyjeżdżając już do pacjenta, wie, do kogo jedzie, na to ten ktoś jest chory, jakie ma uczulenia. I to, co wpisuje lekarz, bo tak naprawdę nie ten chory wpisuje, tylko lekarz pierwszego kontaktu. Taki moment, gdzie ktoś upada, a przechodzi sobie najlepiej, żeby mnie to nie dotyczyło. Słucham? Powiedzmy, że nie zauważył. Drodzy państwo, i właśnie wtedy tak naprawdę zaczyna się droga życia lub nie. Dzięki temu, że właśnie ktoś nie przejdzie, że stanie, pomoże, zapyta się. I co najważniejsze, państwo też dobrze, żebyście wiedzieli, że właśnie oprócz tego, że dzwonicie na 112, wcześniej warto by było naprawdę spróbować poruszać tą osobę, zobaczyć, czy oddycha, powiedzieć coś do niej. Bo to są takie rzeczy, które naprawdę mogą w jakiś sposób uratować komuś życie. My się cieszymy i czujemy się zaszczyceni, że współpracując właśnie z pogotowiem ratunkowym w Legnicy, poprzez przystąpienie miasta Legnica do naszego projektu, Jawora, Kamiennej Góry, w tej chwili i państwa tutaj ta część, mamy nadzieję, że tych bransoletek już będzie na tyle dużo, że każdego dnia ktoś dzwoniąc będzie mówił numer bransoletki, dlatego że dyspozytor, już wysyłając jednostkę ratującą, on dosyła informacje na bieżąco, więc ten czas ratowania waszego zdrowia i życia się bardzo wam, daje się wam następne minuty, tak? Taki macie kredyt, jeszcze minut więcej. Moi państwo, co trzeba zrobić, żeby przystąpić do takiego projektu? Pani burmistrz tutaj zaprosiła mnie po to, żeby państwu opowiedzieć o takim projekcie. Gdybyście chcieli do takiego projektu przystąpić, gmina chciałaby wejść w taki projekt i podarować państwu dla tych osób chętnych takie bransoletki. Oczywiście rozpiszę konkurs, przystąpimy do takiego konkursu. Mam nadzieję, że organizacje pozarządowe, które zajmują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, chciałyby nas tutaj wesprzeć i z nami współpracować, bo to jest wasza gmina, wasz teren, wy znacie ludzi, wiecie, komu trzeba pomóc w pierwszej kolejności. Kto taką bransoletkę mógłby lub chciałby nosić? Proszę bardzo, pierwsza chętna. Drodzy państwo, bransoletki w projekcie, współpracując właśnie z gminą, państwo by otrzymywali jednorazowo za darmo. Projekt jest naprawdę bardzo społeczny, fundacja nie zarabia na tym. Jeżeli są koszty, a wiadomo, że zawsze są koszty, to są na pojedyncze złotówki, które potrzebne są do aktualizacji danych. Za chwilę pokażę państwu taką ankietę, bo właśnie co musicie zrobić, żeby ewentualnie przystąpić. Najważniejszą jest rzeczą
żeby pójść do lekarza pierwszego kontaktu. Zaraz. Taki formularz będzie do pobrania ze strony internetowej fundacji, a także będzie dostępny albo w gminie, albo w organizacji pozarządowej, która będzie z nami współpracować, która zechce z nami współpracować ku naszemu ogromnemu zaszczytowi. I widzicie Państwo, u góry jest taka rubryczka. Więc w tej rubryczce fundacja wpisuje unikalne numery bransoletek, takie jak ja na przykład mam. Ja mam numer bransoletki. Moja bransoletka to jest ID 019-689. I nikt na świecie takiego numeru nie ma. I taki numer jest właśnie wpisany tutaj u góry. Informacje, które Państwo tutaj widzą pod stroną informacyjną, pod www.wrp.info.pl, to są informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Państwo słyszeli pewnie o RODO. Tu są informacje o tym, że Państwo dobrowolnie przystępują do projektu, że macie świadomość tego, że wszystkie dane, które tutaj są, musicie aktualizować, bo albo dochorujecie, albo odchorujecie. I to spoczywa na Państwa barkach. My raz w roku informujemy Państwa o tym i pytamy się, czy są zmiany, czy nie. Tutaj jeszcze w tej pierwszej części jest imię, nazwisko, miejscowość, telefon komórkowy Państwa, ale też imię osoby bliskiej i numer telefonu osoby bliskiej. A dlaczego? Ja pokażę za chwilę drugą prezentację. Może całej nie będę pokazywać, bo widzę, że Państwo w miarę tutaj idą tokiem mojego myślenia. Jak wygląda, bo bransoletka ma jeszcze jedną taką fajną cechę. Oprócz tego, że ten numer się podaje właśnie przez telefon, to można dotknąć smartfonem do tej bransoletki i pokażę Wam się podstawowe dane pacjenta z Waszym imieniem i nazwiskiem i z numerem osoby bliskiej, bo czasami nie ma potrzeby dzwonić na pogotowie. Czasami ta osoba jest zagubiona, przestraszona i wystarczy ktoś z Państwa lub nawet policjant, który dotknie smartfonem tej bransoletki, będzie widział ten numer, zadzwoni do opiekuna bliskiej osoby i po prostu po nią przyjedzie. Po co kogoś wozić do szpitala, stwarzać stres mu i niepotrzebne zamieszanie. Więc to jest ta pierwsza część. W drugiej części, co jest bardzo ważne, i to jest obligatoryjne, że tak się wyrażę, z tym dokumentem już musicie pójść do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ w tym dokumencie są bardzo, bardzo ważne informacje dla nas, a szczególnie dla ratowników. Ratownicy są zobligowani poprzez ustawę ministra zdrowia do wytycznych i oni mogą tylko i wyłącznie korzystać z informacji potwierdzonych, autoryzowanych, to znaczy przez lekarza lub na przykład ze szpitala karty lub rzeczy, które są autoryzowane przez osobę mającą uprawnienia do ratowania zdrowia i życia. I tutaj lekarz wypisuje jednostki chorobowe ważne dla ratowania waszego zdrowia w jednostkach ICD-10. Ani państwo nie wiedzą, nie przeczytają ich, ani ja, ale ratownicy jak najbardziej. I taki dokument, jeżeli wpłynie do nas, to my wtedy programujemy bransoletki, wysyłamy państwu. I uważam, że będziecie mieli dużo lepsze samopoczucie. Co ważne jest, mamy już informację poprzez ten czas, kiedy współpracujemy z Legnicą, że uratowaliśmy osoby właśnie, że pomogły bransoletki. Nie gwarantujemy, że one na pewno załatwią wszystko, ale na pewno pomogą. Jeżeli taka sytuacja będzie, że będą potrzebne informacje szybko na temat waszego zdrowia, na przykład o uczuleniach, bo to jest istotne. Ja za chwilkę puszczę Państwu właśnie prezentację, w której pokażę, jak wygląda, bo ja, jakbym teraz dotknęła telefonem mojej bransoletki, to wydaje mi się, że nie, to trzeba po prostu zadzwonić tam, to spokojnie. Zaraz zobaczymy, co nam się tu pokaże. Ja nie będę pokazywać pełnej prezentacji, bo szkoda Państwa cennego czasu i tego dnia. O, proszę bardzo, właśnie to jest to. Dotykając smartfonem tej bransoletki, ja zaraz spróbuję moim dotknąć, żeby nie być gołosłowną, i wtedy pokazuje się w smartfonie takie okienko. Tam jest imię, nazwisko, numer ID bransoletki i właśnie telefon osoby bliskiej. Co jest też ciekawe, jest od razu gotowy SMS. Wystarczy tylko palcem dotknąć i wysłać, jeżeli się nie możemy dodzwonić do tej osoby bliskiej. Cicho, to jest chwila prawdy.
Nie wiem, czy będzie widać, ale tam na widać na... To są moje prawdziwe dane, które są wpisane w bazie. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczyli. A co jak ktoś ma, a nie potrafi skorzystać? A co jak ktoś boi się dotknąć? A co jak ktoś nie ma i nie umie? No właśnie, zwykle zadzwonić na 112 i podać numer z bransoletki. Dokładnie. Czy państwo mają do mnie pytania? Już słucham. Czy te bransoletki działają na terenie Polski, czy jest za granicą? Drodzy państwo, nasza fundacja przystąpiła do projektu Carewell. Jest to międzynarodowy projekt, który bardziej związany jest z teleopieką. Myślę, że państwo też już słyszeli o teleopiece. Natomiast my musimy, podstawą naszego działania jest podpisanie umowy z dyspozytornią. Więc jeżeli będziemy mieli podpisane umowy ze wszystkimi dyspozytorniami, będziemy działać na terenie całej Polski. Na razie działamy na Dolnym Śląsku i połowie Dolnego Śląska, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania umowy drugiej z Wrocławiem, bo Wrocław ma tylko dwie dyspozytornie, Wrocław i Legnica, cały ten Dolny Śląsk. Więc liczymy na to, że lada moment będziemy mieli podpisaną umowę z Wrocławiem i wtedy nasze bransoletki będą dostępne i funkcjonalne na całym Dolnym Śląsku. Projekt jest oddolną inicjatywą. Nie jesteśmy wspierani przez żadne firmy, jesteśmy tylko pomysłodawcami i, jak to mówią, wizjonerami. Dla nas jest ogromnym zaszczytem to, że już słyszymy, że jak ktoś dzwoni na dyspozytornię, to zanim dyspozytor go zapyta, czy oddycha, czy nie oddycha, to ta osoba trzecia mówi, ale ma bransoletkę. To jest dla nas już informacja, że jesteśmy coraz bardziej potrzebni i że ludzie rozumieją potrzeby pomagania innym i też ta bransoletka spełnia swoje funkcje. Ja mam tutaj taki no może nie notes, tylko taką kartkę, na której jeżeli państwo będą chcieli, jakbym poprosiła organizatorów, możecie wpisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu i zobaczymy, ile osób chciałoby przystąpić do takiego projektu. Pierwsza część pilotażowa, roczna. Pani burmistrz, czy mogę powiedzieć, że jeżeli udałoby się zachęcić państwa, to przez rok państwo tutaj, urząd by sfinansował i wsparł państwa. Po tym okresie bransoletki zostaną u państwa, natomiast następny etap po roku, 2 złote, które państwo by zechcieli zapłacić miesięcznie, a rocznie to jest 24 złote, to są pieniążki na to, żebym chroniła wasze dane wrażliwe, dane medyczne, ponieważ nasza baza jest zabezpieczona takimi protokołami jak bankowe. No i banki pobierają opłaty, a my tak nie bardzo chcemy pobierać opłaty, raczej będą to darowizny i prośby od nas, żeby te 2 złote wpływały po roku, po otrzymaniu bransoletek. 3 lata już ponad współpracujemy z fabryką w Chin i mamy naprawdę bardzo dobre wyniki. Nigdy nikogo nie uczuliło silikon, on jest spożywczym silikonem, więc co prawda go się nie je, ale jest bardzo przyjazne ciało. I nie ma żadnych sytuacji, które by w jakiś sposób, przynajmniej my nie wiemy o tym, nasi pacjenci nie zgłaszają, więc nie mają uczuleń, nie trzeba tego ładować, można w tym spać, można się kąpać. Tylko nie zachęcam nożyczek, żeby używać, więc to chyba tylko jedyny jest warunek. Czy jeszcze ktoś? Drodzy państwo, niezmiernie mi bardzo było miło tak piękny i cudowny dzień do państwa przyjechać. Ja jeszcze zostanę trochę. Jest tutaj taka kartka, na której będziecie państwo mogli się wpisać, a jeżeli nie zdążycie, to nic nie szkodzi, bo myślę, że tutaj pani burmistrz i jeszcze pani kierownik zechce takie, że tak powiem, zgłoszenia poprzyjmować od państwa. Dziękuję niezmiernie. Ja w uzupełnieniu to, co pani Ula tutaj nam przedstawiła, powiem, że wszelkiego rodzaju pytania czy uwagi jest pani kierownik, pani Aldona Popardowska, otwarta na przyjmowanie tych odpowiedzi. Ja również. Dla was, dla państwa przed ekranami mogę tylko powiedzieć, że rekomenduję ten
projekt, ten program. Przewodniczący gminy miejskiej Kamienna Góra, pan Jarosz, który i w Kamiennej Górze ten program działa już od co najmniej roku. Jest, najpierw był pilotaż, teraz jest rozszerzanie tego programu. Coraz więcej się zgłasza chętnych do udziału w tym programie. Tak jak pani Ula mówiła, pierwszy rok, myśmy tutaj z panią kierownik znalazły rozwiązanie, jak to można zrobić, wychodząc pomoc kosztową zakupu tych bransoletek i pierwszego roku odpłatności za te wprowadzenie tych danych do systemu. A już później będzie to decyzja państwa, chyba że coś znajdziemy, jakiś program, który będzie mógł nam pozwalać dalej to współfinansować. Dane, co jest ważne, te dane, które wpisuje lekarz, które będzie wpisywał lekarz, są całkowicie chronione przez państwa. W kopertach, które będą zaklejone, będzie można je dostarczyć bezpośrednio do fundacji, która bierze odpowiedzialność za dochowywanie tajemnicy i nieudostępnianie nikomu tych danych, albo również w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej też będzie można te ankiety zaklejone zostawić i wtedy już my to przekażemy bez żadnego pośrednictwa na ręce fundacji. Także one będą bezpieczne, możecie się państwo o to nie kłopotać. Natomiast to, tak jak pani Ula powiedziała, to w sposób chyba taki bardzo, bardzo duży pomoże przy takich wyjazdach pomocy dla państwa, żeby nasze pogotowie to legnickie tutaj na obszarze naszego działania, żeby miało już porcję informacji na dzień dobry przed wyjazdem, żeby mogło się odpowiednio zaopatrzyć w odpowiednie leki, które są wam potrzebne. Poza standardem to, co mają na przykład w karetkach, jeżdżą na co dzień. I nie tylko państwo, ten projekt jest nie tylko dedykowany osobom seniorom, ale przede wszystkim osobom, które mają problemy ze swoim zdrowiem i chcą mieć właśnie taką bliższy kontakt czy więcej informacji w tej bransoletce dostępnej dla pogotowia. Są też programy, tutaj pani Iwona Szymańska, jak żeśmy rozmawiały, wstępnie na ten temat mówiła o pudełku tym życia. Wydaje mi się, że przechowywanie w lodówce pudełka jest mniej komfortowe niż noszenie bransoletki na dłoni. Ale to wszystko zależy od państwa. Przewidujemy taki pilotaż w ramach tego Zdrowej Gminy Lubawka i zachęcamy do wpisania się tutaj do pani Uli na tą listę. Ewentualnie nie zamykamy drogi. Pani Aldona Popardowska, kierownik MOPS-u, służy również dopisywania się do tej listy i po zebraniu zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Skontaktujemy się tutaj z fundacją i już zbierzemy to do podpisania umów, bo bez chętnych, bez waszego zainteresowania nie będzie można tego sfinalizować. Jeżeli jesteście zainteresowani, szczerze zapraszam, bo mnie ten projekt, powiem szczerze, urzekł. Tym bardziej, że Janusz Jarosz szczerze rekomenduje również ten projekt. Ja jeszcze pozwolę sobie, a propos pudełka życia, to taką anegdotę powiem, bo ponieważ nasza fundacja prowadząc ten, już zaraz podejdę do pani, projekt pudełka życia, to właśnie trzymaliśmy te pudełka życia w lodówce, tak na tych drzwiczkach i jest... A to nie, dobrze, ale zależy na jakim rejonie są słoiki życia, koperty życia, pudełki życia. Dobrze, oczywiście, ale jakby clue jest to samo, tak, bo tam są informacje chorobowe, tylko że u nas na Dolnym Śląsku, jak ratownicy przyjeżdżają do pacjenta samotnego do domu, to pierwsze co robią, prują do lodówki. Wszyscy się śmieją, że ratownicy wiecznie głodni, bo zamiast pacjenta ratować, to szukają w lodówce. Tak.
Dokładnie. Jest pani bardzo dobrze poinformowana. Przewodnicząca gminnej rady. Tak, no to o czym, cóż ja tu będę pani, że tak powiem, jeszcze opowiadać. Natomiast jedna rzecz, o której chyba wydaje mi się zapomnieliśmy, to jest to, że jeżeli program roczny się skończy i państwa nie będzie stać lub nie będziecie mogli wpłacić tej darowizny, tych 2 zł miesięcznie, nic się nie dzieje. Dane wasze zostają takie same i nigdzie nie giną, ani też bransoletki nikt wam nie zabiera. Natomiast jakby ciężej będzie nam aktualizować te dane, skoro państwo z nami nie będą, że tak powiem, współpracować i informować nas o tym właśnie, że dochorowaliście, odchorowaliście i żebyśmy my mogli też odpowiednio proceduralnie chronić wasze dane wrażliwe, ponieważ my prowadzimy też politykę bezpieczeństwa, która no, obliguje nas do zabezpieczenia waszych danych, tak jako fundacja. I bardzo mi miło też panią tutaj dojrzeć, że tak powiem, że wiem, kim pani jest. Bardzo mi miło. Dziękuję raz jeszcze państwu i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, do zobaczenia. Zdrowa gmina Lubawka. I między innymi pierwszy z elementów tego programu to jest chęć przedstawienia czy wprowadzenia w Lubawce, w gminie Lubawka, wspomagania ratownictwa pacjenta. Zegarki silikonowe, które będą zaopatrzone w niezbędne dane, o których będzie decydował sam pacjent i sam lekarz, które powinny być wprowadzone w ten zegarek silikonowy, będzie można wykorzystać do pomocy przy przyjeździe pogotowia czy przy informacji, kto akurat ma ten zegarek, bo on, tak jak pani Kielar powiedziała, każdy zegarek ma swój numer indywidualny i niepowtarzalny. Już przy pomocy tego numeru, sam podając ten numer, nasze pogotowie z naszego terenu działania będzie już wiedziało, do kogo jecha, będzie jechać i co powinno mieć przy sobie akurat indywidualnego dla tego pacjenta. Chęć przystąpienia do programu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do pani kierownik Aldony Popardowskiej. Można również zgłaszać chęć takiego udziału w tym programie w sekretariacie w gminie, w ratuszu w Lubawce. Jeżeli będzie taka potrzeba, trzeba zrobić spotkania na terenie również Chełmska Śląskiego czy innych miejscowości. Będziemy robić, przekażę informacje sołtysom, żeby z odpowiednimi informacjami, ulotkami i będziemy czekać na odbiór późniejszy, ile osób będzie chciało przystąpić do tego programu. Przez ten rok czasu, zakładając, że będzie około 100 osób z gmin Lubawka chętnych do tego programu, pokrywamy to z Funduszu Opieki Społecznej i to będą pieniądze nie do zwrotu przez osoby, które przystępują do tego programu, około 50 zł na osobę. Koszt zegarka i koszt tych pierwszych rejestracji. Natomiast później, po tym pierwszym roku, koszt utrzymania tych informacji na tym zegarku, czy aktualizacji tych kosztów, to jest 2 zł miesięcznie. I to już będzie zależało indywidualnie od osoby, która wejdzie w ten program, czy będzie chciała to kontynuować. Nie oznacza to, po prostu, jeżeli nie będzie chciała tego dalej kontynuować, to te dane, które są zawarte w tym zegarku, po prostu zostaną bez aktualizacji na stałe, już będą wprowadzone w zegarek i będzie mogła się ta osoba tym zegarkiem cały czas posługiwać.